Cześć, teraz w kolejnym odcinku z Wiedźmina Krew i Wino na moim kanale. No i będę się zabierał za jakąś kolejną poboczną misję, bo tą ostatnią bardzo długą już ukończyłem wreszcie w poprzednim odcinku z tymi kontraktami od Kameriusa. No i zobaczymy, co tu jest pierwsze z brzegu następne. Jest jakieś zadanie o damie i jej rycerzu na poziom 40. Ja mam 51, więc oczywiście będzie... Prejrze na pewno banalnie proste, potem jeszcze będę miał trzy zlecenia wiedźmińskie i jeszcze kilka wykrzykników do zrobienia, więc myślę, że jakieś z 10 odcinków spokojnie powinienem tutaj jeszcze nagrać z tego Wiedźmina. I gdzie to w ogóle ja mam się udać? Zobaczmy pierw. Tutaj, dobra, to ja się przeniosę chyba do winnicy Caster Ravello. A teraz podejdę sobie pod znacznik rynek główny. Jest to najbliższy punkt szybkiej podróży ode mnie. No i dobra, przenoszę się już. Aha, noc się zrobiła, nie wiedzieć czemu. Czy ta podróż tyle trwała, czy o co tu chodzi, nie wiem, ale dobra, zrobimy ranek. Bo nie ma co, tak po ciemku robić misji, dobra. Już mam jedyne 190 kroków, więc teraz szybko podjadę sobie na płotce. A, do punktu rozpoczęcia tej misji pobocznej. No i dobra, ktoś tutaj jest. Zobaczmy, co mu tu będzie chodziło. Ty jesteś Jacob? Spokojnie, spokojnie, Morgoth, leży. A kto pyta? Jestem Wiedźminem. Znalazłem twoje ogłoszenie. Czekaj, no. Ty jesteś Wiedźmin? Taki jak z legend i baśni Luisa Herrery? Taki sam? Ja to kurwa mam szczęście. Bo widzisz, nikt mi nie wierzy, że to drzewo tutaj to zaklęta panienka Dafne z baśni. A ty mógłbyś ją odczarować. A na jakiej podstawie uważasz, że drzewo jest zaklętą dziewczyną? No słuchaj, to było tak. Przychodzę na wyrom z moim psem Morhoutem. Podchodzę do drzewa, spluwam w łap, biorę siekierą, zamach i tnę, a tu jak jucha nie chluśnie. Jak stałem, japa mi opadła. Ale nagle wie, toż to kropka w kropkę jak z historii o Dafne Garecie i wiedźmie z Rysiej Skały. To z legend... i baśni Herrery? No tak, kurwa! Wydanie drugie, poprawione in oktawo. Znam tę historię na pamięć, bo mi je babka do snu czytała. Widzę, że od deski do deski, łącznie z kolofonem. Wiesz, naprawdę ciekawi mnie, skąd u ciebie to zamiłowanie do baśni? Zaraz. Nabijasz się ze mnie? Nie. Po prostu żyjemy w parszywych i zupełnie niebajkowych czasach. A kogoś takiego jak ty spotyka się rzadko. A no prawda z tymi parszywymi czasami. Prawda. Więc tym bardziej trzeba pamiętać o baśniach. Babka zawsze powtarzała mi. Nie wiesz jak postąpić w życiu? Pomyśl co robił rycerz szachownicy. Czy szlachetna Alondra. Tak mnie wyszkoliła, że choćbym chciał zrobić inaczej, to kurwa nie potrafię. Rzucę okiem na to drzewo.
Tylko ostrożnie. No i dobra, trzeba obejrzeć to krwawiące drzewo. Jakaś tu ciekawa musi się za tym drzewem kryć historia. Rzeczywiście, najwyraźniej ludzką krwią. A teraz w niektórych miejscach wygląda jak blizny przemysłowe. Działa tu też magia, bo medalion wibruje jak szalony. Sądząc po kształcie planu, trysnęło od strony drzewa. Rzeczywiście to, co on mówi, musi być prawdą. Wszystko to potwierdza tutaj. I rzeczywiście słychać z tego drzewa głosy płaczu. Ale to dziwne, że wokół wierzby nie rosną inne drzewa. Aha, dobra, trzeba już z nim porozmawiać o tym, czego tu się dowiedziałem. I co? Obejrzałeś drzewo dokładnie? Obejrzałem. Krwawi. I rzeczywiście wygląda niezwykle. A nie mówiłem? Moja pomoc będzie kosztować. Ja tam prosty drwal jestem. Proszę mnie śmierdzę. Bardzo mało i tak jest do wynegocjowania. 129. Zapłacę, tyle nie ma. No, to widzę, że zapłata będzie beznadziejna, ale z ciekawości oczywiście i z potrzeby wykonania wszystkich zadań, oczywiście, że to zrobię za tą zapłatę. No i dobra, biorę oczywiście to zlecenie. Ale najpierw muszę zastanowić się, od czego zacząć. Nie trzeba, ja wszystko wiem. Panienka Dafne i rycerz Garet kochali się aż strach. Jednak, aby stać się godnym ręki wybranki, Garet musiał stawić czoła wiedźmie z rysiej skały. Gdy Garet wyruszał na wzgórze, w dowód przychylności Dafne dała swemu rycerzowi chusteczkę. Ale on nigdy nie wrócił. Ano, nie wrócił. A ona stała tu i wyglądała go dniami i nocami. Aż wrosła w ziemię i stała się drzewem? Zastanawiam się, dlaczego? Noż kurwa, żeby tak doczekać tej pięknej chwili, gdy Garet wreszcie zwróci jej tę chusteczkę. Taka jest bowiem moc tęsknoty, no i siła miłości. Czyli musisz udać się na rysią skałę i znaleźć sposób na odczarowanie Dafne. Dam ci moją książkę z baśniami, żebyś doczytał szczegóły i... Powodzenia, wiedźmi. No i trzeba się udać na tą rysiową skałę, którą tu było widać. I w ogóle to jest nowy wpis w bestiariuszu. Muszę go teraz obejrzeć. W bestiach? Czy nie? W drakonidach raczej też. Nie w upiorach mi się wydaje to będzie. Ale już mam strasznie obszerny ten bestiariusz. Naprawdę za niedługo będę miał już chyba wszystkie możliwe potwory. W reliktach raczej tego nie będzie. W trupojadach to na pewno nie. W upiorach będzie. Upiór Dafne jest, tylko jak na razie jeszcze czarny jest ten spis cały. Dobra. No i jedziemy na tą rysiową skałę. To jest chyba ta, co tą chatkę tam widać. Wydawała się znacznie bliżej, gdy on nam pokazywał tę skałę. Jakby była tu obok, a tutaj się okazuje, że jest jednak tak daleko. Jakoś tu mam wjechać niby pod tę górkę, ale nie wiem, jak ja mam to zrobić.
Jakoś nie ma tu, widzę, konkretnego podjazdu żadnego. Dobra, to chyba trzeba na nogach postarać się jakoś wejść. Ale nic tu nie jest przygotowane pod to w ogóle, żeby tu wchodzić. Jeszcze to ześlizgiwanie się jest tutaj też męczące. Dobra, udało się jakoś podejść. Ale tu widzę ładruszka chyba. No, nie wiem co to mnie tak źle poprowadziło. Ale ciekawe w ogóle miejsce, ale zakątek. Jeszcze jakaś straszna muzyczka się puściła. Ciekawa misja się szykuje. Dobra, no i wchodzę do niej. Uwagi o zastosowaniu łodyg krwawnika. Interesujące. Ściana ze składnikami do uroków. Albo z trofeami. Złamana na pół strzała. Pewnie ma przynosić pecha strzelcowi. Gałązka winorośli. Może ma zapewnić dobre plony. Albo przeciwnie. Ta lalka wygląda jak komponent klątwy. Jedwabna chustka z monogramem DF. Jeśli należała do Dafne, mógłbym jej użyć do złamania zaklęcia. Zwykle odwiedzają mnie tylko dzikie koty. A tu proszę. Gość z dalekich stron. Czego szukasz w moim domu? Już to znalazłem. Czyżbyś chciał odczarować zaklętą w drzewo dziewczynę? A jeśli tak, to co? To powiem, że ci się to nie uda. Nie czytasz baśni? Nawet wiedźmie z Rysiej Skały nie jest łatwo przezwyciężyć moc tęsknoty i siłę miłości. Gdybym tak poprosił cię o zdjęcie uroku. Gareth dostał to, na co sobie zasłużył. A to, co stało się z jego dziewczyną, to nie moja wina. Nawet jeżeli nie ty ją przeklełaś, to możesz jej pomóc. Pewnie mogę, ale dlaczego miałabym to zrobić? Ukorzę się przed tobą tak, jak miał się ukorzyć Gareth z baśni. Proszę cię o pomoc. Odczaruj zaklętą w drzewo Dafne. Obserwowałam cię, gdy wszedłeś do mojego domu i myślałam sobie, ten człowiek nie chyli głowy przed nikim. Wstań z kolan. Nikt, nawet ja, nie jest w stanie przywrócić dziewczynie straconych lat i wymazać cierpienia, którego doświadczyła.
Nie przywrócimy jej do życia. Ale powiem ci, jak sprawić, by odeszła w pokoju. Jednak moja pomoc będzie miała cenę. Chcę dostać kosmyk twoich włosów. Skąd mam wiedzieć, że nie wykorzystasz go do rzucenia na mnie uroku? Potrzebuję go do zaklęcia, które ukryje mnie przed twoim wzrokiem, w razie gdybyś chciał mnie jeszcze kiedyś nękać. I do niczego więcej. Obiecuję. Nie musisz się obawiać. Ja zawsze dotrzymuję słowa. Zaufam ci. Możesz wziąć pukiel moich włosów. Dobrze. Co mam zrobić? Musisz przekonać dziewczynę, że jej ukochany chciał do niej wrócić, ale już nie żyje. Zabierz ze sobą jej jedwabną chustkę i fragment szczątków Garetha. Jego szkielet bieleje w jaskini pod tą skałą. Niech chustkę i szczątki strawi ogień. I pamiętaj, że twoje intencje muszą być czyste. Zrozumiałeś? Tak. Dziękuję za wskazówki. Proszę. I żegnaj. Gdy stąd odejdziesz, już nigdy się nie zobaczymy. Stawiłem na współpracę z tą wiedźmą, ale nie mam pojęcia, czy to jest dobrze, czy też nie. Nie wiem. Były dwie różne opcje jeszcze, żeby ją zmusić do tego, albo poradzić sobie samemu. Nie mam pojęcia, co by się stało przy żadnej z tych opcji. Zobaczymy, może ta opcja zakończy się najlepiej. Jest tu jakaś jaskinia. I dobra. Już jest na kukłem sobie. I z cichymi morami trzeba zawalczyć poważnie. Dobra, myślę, że wszystkie, chociaż pewien nie jestem. Trzeba znaleźć szczątki jakiegoś rycerza. Gertha. Nie, może można to igni spalić? Czy co z tym mam zrobić? Tak, igni da się te jaja palić. Żeby one się tu po prostu nie powylęgały kolejne. O, jakaś skrzynka. Stalowy miecz i floreny. A tu będą te szczątki. No i zobaczmy je. Płyty pancerza rycerskiego i kości szkieletu. Czyżbym znalazł szczątki Garetha? Ciekawe, co rozerwało zbroję. Magia? Ale wrócić do drzewa i złamać zaplecie. No dobra, to idę do tego drzewa. Znów 350 kroków. W ogóle bardzo rozbudowana poboczna misja oraz ciekawa i z różnymi chyba możliwościami w ogóle jej zakończenia. Bo aż trzy różne ścieżki można było tutaj objąć. Chociaż zapewne na to zmuszenie by się nie zgodziła. A nie miałem pojęcia jeszcze, jakby się zakończyło coś takiego, żebym sam sobie tutaj poradził. Mogłoby być znacznie trudniej i mogło też by się nie udać, ale może i by się udało. Nie wiem, naprawdę nie wiem, jak to się mogło wszystko zakończyć. No i dobra, idziemy. Spotkałeś wiedźmy? Czego się dowiedziałeś?
Wiedźma nie jest taka straszna, jak ją malują. Owszem, zadzierała nosa, ale znam bardziej wiedźmowate czarodziejki niż ona. No kurwa, dobrze, ale co z Dafne? Wiem, jak odczarować Dafnę. Muszę odprawić rytuał z wykorzystaniem jej chustki i kości Gareta. Ale z tym musimy zaczekać do odpowiedniej godziny. Wtedy rozpalę 4 ogniska z 4 stron świata i zacznę obrządek. Ogniska? W takim razie ja przydam się do czegoś. Będziesz przecież potrzebował drewna. Narąb ile możesz, a ja przygotuję wszystko inne. Drewno narąbane i ułożone w stosy. Co dalej? Teraz moja kolej. Muszę zapalić ogniska i przemówić do zaklętej w drzewo. Nie wiem, jak to się skończy, więc na wszelki wypadek trzymaj się z dala. A gdybyś zobaczył, że wyciągam miecz, najlepiej od razu uciekaj. No i teraz trzeba rozpalić ognisko na południu. To rozpalam. Po raz ostatni na 4 strony świata. Od południa ani słowa. Czyli teraz na wschodzie. Pewnie ze wszystkich stron świata będzie trzeba było rozpalić te ogniska. Martwa cisza. I ostatnie na zachodzie ognisko. Na zachodzie. Przestań czekać. On nie żyje. Wysłuchaj mnie. Zaklęta w drzewie. Nadszedł dzień twojego wyzwolenia. Oto chustka, którą dałaś w dowód miłości. Oto kość tego, którego obdarowałaś swoją miłością. Garrett. On już do mnie nie wróci. Nie. Nie wróci. Czy przestał mnie kochać? Nie pozostał mi wierny? Garrett do końca pozostał ci wierny. Na mnie już czas. Zbyt długo czekałam. Zbyt długo cierpiałam. Teraz chcę odejść. Żegnaj, panienko. Dziękuję ci, nieznajomy. I tobie, mój rycerzu. Dziękuję, że byłeś przy mnie i rozmawiałeś ze mną. Myślałem, że inaczej się to skończy, ale cóż, jak widać, nie mogliśmy przywrócić jej życia. To wszystko, co mogliśmy zrobić. Dobrze się spisałeś. Masz, to twoja zapłata. No i możesz też zatrzymać książkę. Dzięki. Bywaj. Bywaj, Wiedźminie. Muszę jakoś poukładać sobie to wszystko w głowie.
Aha, no i zadanie o damie i rycerzu zostało zakończone. Dostałem w ogóle za nie 115 koron. Więc zapłata bardzo słaba, ale strasznie ciekawe zadanko, trzeba przyznać, że naprawdę bardzo rozbudowane. Teraz wejdę w ten bestiariusz i spojrzę sobie na tą tego upiora, nie pamiętam jak on się nazywał. Gdzie to było? Gdzieś w upiorach. I było to upiór Dafne. No już się po prostu pojawiłam. Podczas pobytu w Tucson, Geralt zetknął się z niezwykłym przypadkiem kobiety zamienionej w drzewo. Gdy na ciało się korę, pień krwawił, a gdy słuchało się szumu liści, słychać było stłumiony szloch. Wiedźmin zbadał sprawę i dowiedział się, że magia, czy też klątwa, która spowodowała Dafne, spowodowała transformację, związana jest ze smutną historią przeszłości Dafne. Zamieniła się w drzewo w wyniku wielkiej tęsknoty za swoim rycerzem, który pojechał do wiedźmy z Rysiej Skały i nigdy nie wrócił. No i taka właśnie to jest tego historia. No i tak, zobaczę jeszcze co tam będzie na następny odcinek. Będzie misja poboczna, wieczne odpoczywanie na sugerowany 36 poziom. I potem jeszcze na 37 awantura o wino, 3 tylko zlecenia wiedźmińskie, więc bardzo mało. Oraz jak na razie zobaczmy ile mam jeszcze tych wykrzykników. Wykrzykników jest aż 7 na całe szczęście na ten moment. I mam szczerą nadzieję, że żaden z tych wykrzykników to nie będzie po prostu któreś z zadań pobocznych, które tutaj mam wypisane, lub też zleceń wiedźmińskich, tylko że to wszystko będą zupełnie osobne 7 zadań. Taką mam szczerą nadzieję. I jeszcze mi się wydaje, że chyba jednego wykrzyknika nie mam, ale pewien naprawdę nie jestem, bo wiem, że tutaj w Krwi i Winie jest jeszcze jedna misja z wykrzyknika, taka naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawa. Ja jeszcze w ogóle zdobyłem w czasie tej misji taki oto miecz, sobie pojadę go sprzedać teraz już po tym odcinku. No i tak. W tym filmie byłoby to już na tyle i cześć.